Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiem Państwu o moim sprzęcie. Są to rzeczy, które Państwa interesują. Często. Ja powinienem już dawno zrobić taki materiał i niniejszym go robię. I wiem, że opowiadanie o swoim sprzęcie może brzmieć dwuznacznie, ale absolutnie mam na myśli tylko i wyłącznie swoje komputery. Mimo tego, że kuszą mnie żarciki w tej kwestii, ale dzisiaj będziemy poważni. Zatem proszę Państwa, na dzień dobry, jedna bardzo ważna informacja. Wszystko, co jest najważniejsze, czyli wszystkie technikalia, wszystkie poszczególne elementy moich komputerów znajdziecie w opisie. I one będą na bieżąco aktualizowane. Nawet jeżeli ten film będzie stary, to w opisie tego filmu będzie zawsze informacja na temat mojego aktualnego sprzętu. Więc w tym materiale opowiem bardzo dużo na temat tego, jak mój system działa, dlaczego w ten sposób, dlaczego nie inaczej. To będzie dużo historii takich moich osobistych, które nie muszą Państwa interesować. Mojego spojrzenia na streamerkę i youtuberkę. Znaczy youtuberowanie. Żadnych youtuberek nie znam, gdyby moja żona to kiedyś oglądała. W sensie znam, bo oglądam, ale nie osobiście. Zatem tak, jeżeli Państwa interesują tylko i wyłącznie technikalia, to znajdziecie wszystko w opisie. Gdyby czegoś Wam tam w opisie brakowało, potrzebujecie jakiegoś konkretniejszego sprzętu, na przykład myszki jakieś, bo nie sądzę, żeby myszki były potrzebne, ale może kogoś to interesuje, to też będę to aktualizował w opisie. Napiszcie tylko w komentarzach, bo pewnie tam dużo rzeczy jest, mógłbym o nich zapomnieć. Zatem zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ci, którzy chcieli zobaczyć tylko technikalia, już je mogą zobaczyć. Ci, którzy chcieliby posiedzieć ze mną, posłuchać historyjek, to zapraszam na historyjki. Zatem, proszę Państwa, to jest moja zacna piwnica, która się spotyka z moją nieustającą obecnością i również z nieustającą sympatią. Cały ten obraz tego studia to już Państwu kiedyś pokazywałem, do tego nie będę wracał, bo dzisiaj głównie o komputerach, ale ja mam, gdybyście byli zainteresowani, to mam, to jest część, w której pracuję, to jest moje biuro. Po drugiej stronie mam, po drugiej stronie okna, które mam naprzeciwko siebie, jest takie miejsce wypoczynkowe, miejsce, w którym mogę się zdrzemnąć, plus telewizor, gdybym chciał coś pooglądać, zrelaksować się, a gdyby akurat moja rodzina na górze, w naszym pokoju, oglądała coś innego, to ja mam tutaj taką swoją jaskinię, męska jaskinia. To po raz kolejny brzmi dwuznacznie, ale rozumiecie Państwo, to mężczyzna nie ma wielu potrzeb w życiu, ale posiadanie własnej przestrzeni jest rzeczą ważną, więc ja tą przestrzeń posiadam. Ale o komputerach. Mam dwa komputery, w tej chwili z nich korzystam. Mam oczywiście też konsolę, aktualnie używam PlayStation 5 jako urządzenia dodatkowego do grania. Jeżeli chodzi o Xboxy, no to PC zastępuje absolutnie Xboxa. Dzisiaj, jeżeli chodzi o Nintendo, to wielkim fanem nie jestem samego Nintendo, ale też mam gdzieś tam sobie odpoczywa. Plus mam handhelda też, Lenovo Legion Go w tej chwili, chociaż z Państwa perspektywy może się coś zmienić, no to też będę aktualizował, więc też mam taki komputer przenośny, z którego sobie korzystam, jeżeli mam ochotę pograć na przykład coś, ale to jest moje miejsce pracy i traktuję je jako świętość absolutną. I komputery mam dwa. Oba służą do odrobiny innych rzeczy. I już Państwu opowiadam. Po mojej lewej stronie znajduje się komputer, który służy tylko i wyłącznie do przechwytywania obrazu, transmitowania obrazu, tak na streamach, jak i na YouTubie, nagrywania rzeczy, nagrywania gier, nagrywania vlogów, takich stacjonarnych, jak chociażby tutaj. No i potem do obróbki tego obrazu, ewentualnie jeżeli potrzebuję coś zmontować, chociaż muszę przyznać, że rzadziej montuję ostatnio, chociaż ten materiał prawdopodobnie ja będę montował. Więc montuję znacznie rzadziej niż w przeszłości, ale jeżeli są takie materiały, które wymagają jakiejś takiej mojej wnikliwej analizy, to ja je montuję sobie sam, albo na przykład jeżeli omawiam jakiś temat w internecie, oglądam cudzy film i wiem, że powiedziałem jakieś kontrowersyjne rzeczy, albo poszedłem za dużo, za daleko z obrażaniem ludzi, no to też to zmontuję, żeby wyciąć, żeby ktoś się nie poczuł za bardzo dotknięty. Także proszę Państwa, te materiały, które dostajecie na YouTubie, często są już przeze mnie ocenzurowane, bo wiem, że poszedłem za daleko. Zatem jeżeli ktoś chce mnie zobaczyć w najczystszej, potwornej postaci, to rano jestem na streamach między 9 a 11. To też może być informacja, która się może zmienić i będę ją aktualizował jakby coś, ale zostawię ją w opisie. Gdybym zapomniał, to przypomnijcie mi. Więc streamuję w tygodniu, w dni powszednie, tak się mówi, od 9 do 11, więc zapraszam, jakbyście mieli ochotę. Zatem, ten komputer, o którym wspomniałem, służy do transmitowania tych rzeczy i na nim nie ma nic poza OBS-em, czyli programem, który służy do przechwytywania obrazu, jakąś aplikacją do dźwięku, z której czasami korzystam, czasami nie. No i jeszcze jest tam Adobe Premiere Pro, chyba się mówi Adobe, prawda? Adobe, program, który służy mi do montowania. Więc ten komputer transmituje i ewentualnie renderuje filmy. Ostatecznie, jeżeli taka potrzeba zajdzie i na nim jest tylko i wyłącznie to. Nie ma żadnych śmieci, nie ma żadnych niepotrzebnych aplikacji. Jeżeli potrzebuję z czegoś korzystać, to albo są to przeglądarki i w internecie robię bardzo dużo rzeczy, na przykład zdarza mi się upscale'ować
obrazki, grafiki, korzystając z programów uruchamianych za pośrednictwem przeglądarki, albo korzystam z urządzeń mobilnych, na przykład z telefonu, bardzo dużo grafik robię na telefonie. Jest to kilka aplikacji graficznych, które wykorzystują sztuczną inteligencję, natomiast ja ostatecznie zbieram te obrazki, różne grafiki wygenerowane i komponuję je sam i z tego robię miniaturki. To nie jest tak, że są już dzisiaj takie aplikacje, które wypluwają miniaturki samodzielnie, tam trzeba trochę nad tym posiedzieć. Mówię o tym szerzej, bo wiem, że to zawsze się spotyka z jakimś tam nie do końca dobrym przyjęciem teraz w 2024 roku. Kto wie, może za 10 lat wszyscy będą korzystali z AI i wtedy nie będzie żadnego problemu, a może już nas nie będzie za 10 lat, to wtedy tym bardziej nie będzie żadnego problemu, prawda? Ale do rzeczy. Wydaje mi się, że komputer, który służy do przechwytywania, mamy mniej więcej obgadany, natomiast kilka rzeczy takich dodatkowych. Dlaczego w ogóle korzystam z tego komputera? Po co mi dwa komputery? Przecież mogę streamować z jednego. Po pierwsze, tak jest wygodniej, po drugie, tak jest sprawniej. Za każdym razem, kiedy się wszystkie rzeczy robi na jednym komputerze, to wydajność cierpi, nie tylko przez obecność dużej ilości aplikacji, ale też przez to, że dużo aplikacji jest uruchomionych. Bo z jednej strony Windows może być zamulony przez to, że macie dużo różnych aplikacji, ale z drugiej strony pracujące jednocześnie powodują, że wydajność, zwłaszcza w grach, się zmniejsza. Zatem wszystko to, co jest w komputerze służącym do grania, przerzucam na obraz komputera do streamowania i wtedy streamuję. To bardzo ogranicza zasoby, które są potrzebne, żeby to było w dobrej jakości. Plus do tego komputera, który streamuje, mam także podłączony mikrofon. Z tego komputera, w którym streamuję, słyszę dźwięk z komputera do grania. To jest połączenie, które jest dosyć złożone. Do tego służą karty do przechwytywania. Do karty do przechwytywania wpina się złącze HDMI i ono przekazuje i dźwięk, i obraz. Dzięki temu mogę mieć komputer, na którym gry nie ma, ale słyszeć wszystko to, co w grze się dzieje. To się wiąże z całą masą różnych problemów, ponieważ te wszystkie technologie, które są związane z przechwytywaniem obrazu, są jeszcze trochę pionierskie. Karty do przechwytywania nie zawsze działają sprawnie, nie zawsze dobrze funkcjonują na Windowsie. To są złożone rzeczy, jak mówię. To jest pionierska technologia, mimo tego, że korzystamy z tego już dobre parę lat, no to jednak te sprzęty są wadliwe. Często mi się zdarza, że kupuję jedną kartę do przechwytywania i ona nie chce działać, kupuję drugą taką samą i ona działa dużo lepiej, kupuję trzecią i działa perfekcyjnie. Akurat teraz korzystam z Elgato 4K 60 klatek, 4K 60 chyba takie ma rozszerzenie ta karta. Też spróbuję ją zamieścić w opisie, ona się może zmienić oczywiście z czasem i ona działa sprawnie. Zaskakująco dobrze, to chyba najlepsze urządzenie, z jakiego korzystałem do tej pory. Wiem, że są firmy, które produkują tego typu zewnętrzne sprzęty, chyba Blackmagic się nazywa taka najlepsza firma i tam ludzie znają ją, ale to korzystają z niej na takich większych imprezach, jakieś takie e-sportowe turnieje na takim poziomie streamerskim, youtuberskim, to mało kto wie, jak to działa i to też jest jakby problem. To są drogie sprzęty, nikt nie chce przy takiej cenie przeprowadzać eksperymentów i sprawdzać, co mu zadziała. Więc ostatecznie lepiej mieć osobnego peceta, który ma wielorakie zastosowanie, niż kupić sobie urządzenie do przechwytywania, które być może jest dobrej jakości, ale nie spełnia potrzeb youtuberów. Za parę lat pewnie to się zmieni i pojawią się jakieś takie skrzynki. Ale jak mówię, nie znam ludzi, którzy ten sprzęt by poznali dobrze i eksperymentowali z nim, więc nie mam się kogo spytać. Wiem, że wśród moich widzów są osoby, które transmitują takie imprezy i oni mają jakąś wiedzę w tym zakresie. No, od czasu do czasu coś mi podrzucą, więc powoli wyrabiam sobie wiedzę na temat tych urządzeń zewnętrznych, ale jeszcze nie mam jej na tyle dużo, żeby zainwestować w ten sprzęt i potem ryzykować, że jakość będzie mi nie odpowiadała albo urządzenie nie będzie spełniało tych potrzeb, które ja mam. Pewnie trochę czasu minie, może coś się pozmienia. To są w zasadzie takie miksery audio-wideo, powiedziałbym, które są przeznaczone do takich rzeczy z komputerami związanymi. Bo telewizyjne miksery to jest, proszę Państwa, kawał historii, której nie musicie słuchać. Jako, że to jest taki vlogowy materiał, ta część przynajmniej, to pozwalam sobie na tego typu opowieści, ale podsumowując, to powiedziałbym, że to wymagałoby znacznie większej analizy i znacznie dokładniejszych opowieści, byście zobaczyli skalę tutaj ewentualnych problemów, z jakimi może się spotkać człowiek, który sięga po takie nowoczesne sprzęty, a one jeszcze nie do końca działają tak, jak powinny. Tak czy inaczej, streamowanie dzisiaj jest dużo łatwiejsze niż w przeszłości, ale nadal są pewne problemy, z którymi trzeba się borykać. I się borykamy z nimi i idziemy do przodu. Jak Państwo widzą. Plus do tego całego mojego urządzenia są przypięte kamery. Korzystam z kamer Sony.
To jest urządzenie, z którego będę korzystał ostatecznie. Aktualnie też mam kamerę Sony, to co oglądacie jest też od nich. Ja miałem współpracę, w ramach tej współpracy dostałem dwa takie urządzenia, dwie takie kamery, które są super i na razie jestem w stanie podłączyć jedną, ponieważ druga mi się przegrzewa. Nie potrafię jej ustawić, ja jestem strasznym amatorem w kwestii kamer i tam zawsze proszę jakiegoś eksperta, speca od tego, żeby mi to pomógł ustawić, ale na razie się żaden jeszcze nie skusił, żeby mi to skonfigurować. Jako, że to są takie urządzenia, które jakby cały czas automatycznie ustawiają pewne jakość obrazu, tam ilość wpadającego światła, czy chociażby nawet odległość od obiektywu, jak to się nazywa? Ostrość ustawiają i zużywają tyle energii, że się zaczynają przegrzewać. Znaczy za dużo rzeczy pracuje w tym urządzeniu i nie potrafię skonfigurować go dobrze. Mam taki piękny obiektyw. To, co teraz widzicie, wygląda nieźle, ale mogłoby wyglądać wybitnie, gdybym wiedział, jak to urządzenie podłączyć poprawnie. Więc z jednej strony korzystam z tych urządzeń Sony, a z drugiej strony jeszcze nie potrafię skonfigurować ich dobrze, a mam już z pół roku. Ale jest wielce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych miesięcy już to będzie działało, więc wspominam o tym, bo to jest część mojego sprzętu, jakby zwłaszcza związanego z tym streamowaniem. Więc kamera także jest podłączona do peceta, który zajmuje się przechwytywaniem obrazu, czyli on przechwytuje z różnych źródeł. Tam te problemy z PC-ami też są takie, że jakby jakość przechwytywanych obrazów, czyli na przykład gra w 4K plus jeszcze kamera w 4K powoduje, że komputer nie zawsze wyrabia. Nie jest w stanie przetrawić tylu danych jednocześnie wysyłanych i umieścić ich w OBS-ie. I to też jest ważne. Tam płyta główna jest bardzo, bardzo istotna w takim komputerze, żeby tam nie było jakichś wąskich gardeł, żeby ten sygnał przechodził. Więc to są złożone rzeczy i ja tak właściwie taką metodą sprawdzimy i zobaczymy, jak będzie działać. Nie wiem do końca, nie zawsze wiem, jaka płyta główna byłaby najlepsza, żeby te obrazy przechwytywać, jaka płyta główna, jak przepuścić sygnał, którym USB lepiej, bo to też ma znaczenie. To są tam te niki przesyłu informacji na płycie głównej się czasami zbiegają, czasami łączą. To są technikalia, których ja nie rozumiem, tylko jakby rozumiem potrzebę przesyłania tego sygnału dobrej jakości, natomiast ludzie, którzy znają się na technikaliach, nie rozumieją tej potrzeby akurat, bo nikt tam nie przesyła takiej ilości danych jak streamerzy na te urządzenia. Więc ostatecznie jest tak, kupujesz komputer i liczysz na to, że zadziała. Jak działa, to jest super. Jak nie działa, no to potem szukasz innej płyty głównej przy następnej rekonfiguracji tego sprzętu. A jeżeli chodzi o rekonfigurację, to ja zmieniam swoje komputery raz na 2 lata. Po mojej prawej stronie jest komputer do grania, który jest bardzo mocny, spełnia wszystkie współczesne standardy, to jest taki topowy sprzęt i przy okazji jest też bardzo zadbany, o czym za chwilę opowiem. I to jest tak, że ja zmieniam swój komputer do grania raz na 2 lata i ten, na którym grałem poprzednio, staje się komputerem do montażu i do przechwytywania, czyli jest czyszczony do zera zupełnie i są zainstalowane nowe aplikacje i do grania trafia nowy komputer, a ten, który był wcześniej do montowania, trafia do kogoś innego, żeby też tam był wykorzystywany, bo to są nadal dobre sprzęty, ale już nie tak dobre, jak ja potrzebuję. Więc raz na 2 lata zmieniam komputer, robię tutaj delikatną rekonfigurację i idę dalej, jak do tej pory działa mi to bardzo, bardzo dobrze. Jednym ogromnym plusem streamowania jest to, nazwijmy to ogólnie robieniem filmów w internecie. Więc plusem jest to, że sprzęt, który jest dobry do grania, także świetnie sobie radzi w montażu i w przesyłaniu obrazu i streamowaniu. To jest tak, a więc można to sobie zamieniać, jeżeli człowiek chce poprawić swój sprzęt, to tylko wystarczy jeden. Drugi staje się tym gorszym i wtedy służy do streamowania. Rozumiecie? Rotacja, no to nie wiem, po co ja się bawię w takie detaliczne historie. Ale co jest ważne w tym komputerze do grania? On oczywiście jest podpięty przez HDMI do komputera do przechwytywania, o tym już opowiadałem. I na nim są tylko i wyłącznie gry. Nie ma żadnej zbytecznej aplikacji. Dbam bardzo o to, żeby Windows był zadbany, żeby na nim się nie znajdowało nic, co jest zbyteczne. Tylko i wyłącznie gry i tylko i wyłącznie klient, jak się nazywają te urządzenia, te aplikacje, które odpalają gry. Chyba klient, tak można to nazwać. Chociaż odmiana jest dosyć zabawna, bo w normalnych warunkach ludzkich się mówi klienci, a w tych aplikacyjnych warunkach mówi się klienty? To okej, gramatyka nie jest do końca istotna, więc mam tam Battle.nety, mam Steamy, mam Game Passy, mam jakieś Ubi Plus, czy jak oni się tam nazywają teraz, to się zmienia cały czas. No i to jest wszystko. Nic więcej na tym komputerze nie ma i nie może być, ponieważ wydajność tych gier musi być na najwyższym możliwym poziomie. Raz, że dobry sprzęt, dwa, że zadbany, trzy, że wytarte kurze, żeby mi się w tych wentylatorach nic nie gromadziło i żeby się nie przegrzewało niepotrzebnie. Więc to jest wszystko odpicowane, tylko problem jest taki, że kiedy mówię o optymalizacji, to mówię tylko i wyłącznie na moim sprzęcie i wiem, że on jest po prostu wycyckany, ten komputer, na maksa i tam wszystko chodzi bardzo, bardzo dobrze, więc trudno właściwie nawet opowiadać o optymalizacji. W ogóle z pecetami to jest problem, dlatego ja się nie bawię w recenzję, poza jednym błędem, który popełniłem w przeszłości, którego pewnie już nie popełnię więcej.
że no, każdy ma innego peceta, a jeszcze nawet jak ludzie mają tego samego peceta, dokładnie tą samą konfigurację, to jeden ma bardziej zaśmiecony, a drugi mniej zaśmiecony, więc optymalizacyjnie to się różni. Kwestie optymalizacyjne w przypadku pecetów są czysto subiektywne. Obiektywne ewentualnie mogą być przy konsolach, ale też tam różne zmienne dochodzą. Ktoś mi ostatnio mówił, a jak moja konsola jest zakurzona, a twoja nie, to będziesz miał lepiej. No może będę miał lepiej. Więc mniejsza z tym. No, kwestia optymalizacji to jest złożony problem. Dla mnie jest istotne to, żebym ja grał w dobrej jakości i żebym mógł nagrywać w dobrej jakości i te komputery spełniają te funkcje. Bo one służą tylko i wyłącznie do pracy. Jak wspominałem wcześniej, wszystkie inne rzeczy odbywają się albo za pośrednictwem przeglądarki, czyli nie mam żadnej aplikacji zainstalowanej na komputerze, albo przy użyciu urządzeń mobilnych i wtedy to sobie robię poza komputerami. A te komputery są tylko i wyłącznie, mają bardzo, bardzo jasne zadania i poza te zadania nie wychodzę praktycznie w ogóle. Pewnie czasami każdemu się zdarzy zainstalować jakąś aplikację, ale to u mnie już nie wchodzi praktycznie w rachubę. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Jak powiedziałem wcześniej, wszystkie najważniejsze rzeczy znajdziecie w opisie. Gdyby tam czegoś brakowało, dawajcie znać, ja natychmiast skoryguję, poprawię, dopiszę te rzeczy. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję za uwagę. I do usłyszenia, i do zobaczenia. Pa, pa.